No, jest bardzo duże zagrożenie tym, że zostanę znokautowany. Jesteśmy już po oficjalnym ważeniu oraz treningu przed galą Prime Show MMA4. No i jest z nami chyba największe zaskoczenie tej gali, że w ogóle na niej wystąpisz, czyli Artur Kornik-Sowiński. Myślę, że nie przesadzę, jak powiem, że legenda MMA w Polsce, a na pewno KSW. Dziękuję za tak miłe powitanie. No też pewnie fani najwięksi MMA w Polsce zdają sobie sprawę, że masz w swoim rozkładzie walk Conora McGregora, masz też Borysa Mańkowskiego, walczyłeś z Saladinem Parnasem, no i też walczyłeś z Normanem Parkiem, którego zastąpiłeś. Jak w ogóle do tego doszło? Wiesz co, no, Norman wypadł, bo widocznie, no nie wiem, zobaczył może Adama na żywo, Adam naprawdę kawał chłopa, więc nie dziwię mu się, że zaczął tak usilnie szukać wymówki bądź tego limitu tam pilnować, ponieważ no Adam jutro na pewno już nie będzie miał tych 100 kilo, tylko tam gdzieś 110, myślę, że spokojnie będzie. Tak jak mówię, kawał chłopa, i to jest kawał chłopa, który się rusza, ponieważ Adam ma walki zawodowe na swoim koncie. Tak naprawdę jest pojedynek sportowy na freakowej gali, więc tutaj troszkę nie dziwię się Normanowi, że speniał. A kiedy dowiedziałeś się w ogóle, że jest taka opcja, żeby zawalczyć na Prime 4? Wczoraj wieczorem zadzwonił telefon. W nocy dogadaliśmy, bo troszkę to trwało, te negocjacje i dogadywanie szczegółów i tak dalej. No i jestem. Czy to była oferta nie do odrzucenia? Była oferta, która mnie bardzo zadowalała, także no, opłacało mi się stać z tej kanapy i gdzie ja rano spakować, przejechać pół Polski, całą Polskę. Ze Śląska tam do Szczecina troszkę jest. Na szczęście fajna droga, no także jestem, jutro walczymy. Opłacało się wstać z kanapy, czyli muszę zapytać, jak wyglądały przygotowania. Czy w ogóle byłeś w takim normalnym rytmie treningowym, czy można powiedzieć, że prosto z plaży wchodzisz do oktagonu? Wiesz co, bliżej wejścia z plaży niż wejścia z normalnego rytmu takiego przygotowawczego, bo wiadomo, jeżeli jest walka, tak jak teraz walczyłem w KSW, no i walka sportowa, no to tam było wszystko ułożone typowo pod tą walkę, tak? Treningi, spanie, jedzenie. A teraz ja po prostu prowadzę wiele biznesów i jak czas pozwala, to trenowałem. No i ten stan rzeczy też spowodował, że właśnie zdecydowałem się, że no to już koniec mojej przygody w KSW, ponieważ małe dziecko, biznes i tak dalej, no nie pozwala mi na to, żebym, wiesz, karmił tam jakoś swoje ambicje sportowe. Trzeba zająć się czymś innym, no a tutaj walka w Prime z Adamem to jest idealne zastąpienie tego. Właśnie pan prezes Tomasz Bezrąk wcześniej powiedział, że skończył dzisiaj już kontrakt z KSW, że pojawiłeś się teraz w Prime, a skoro powiedziałeś, że skończyłeś już swoją przygodę w KSW, to czy można spodziewać się ciebie częściej na freakowych galach? Tak, no myślę, że, bo tak jak mówię, tu jestem rzutem naprawdę na taśmę, więc kontrakt jeszcze nie został podpisany, aczkolwiek jeżeli zostanie podpisany, a zostanie podpisany dzisiaj wieczorem w hotelu, jak tutaj skończymy to wszystko, to tak, to będzie kontrakt na więcej walk. A czy możesz zdradzić na ile walk, czy to jest jakiś szczegół, którego nie możesz tam zdradzić? Wiesz co, prawdopodobnie podpiszemy na 3 walki. I czy te stawki, które są, możesz jakkolwiek porównać do tych, które były w profesjonalnym zawodowym MMA? Czy to będą najlepsze pieniądze w twojej karierze? W KSW płacono mi bardzo dobrze i to nie pieniądze były tak naprawdę wyznacznikiem, że tutaj przeszedłem. Po prostu uznałem, że to jest, nie ma co się dalej oszukiwać, to jest dobry moment, żeby przejść. Pieniądze w KSW miałem bardzo, bardzo dobre i tutaj jest porównywalna stawka, aczkolwiek lepsza. Czy spodziewałeś się tego, że walka z Donovanem Desme może być twoją ostatnią już przed tym starciem, czy dopiero ta porażka sprawiła, że uznałeś, że to już nie jest to, co było kiedyś? Wiesz co, ciężko to powiedzieć, bo pamiętam, jak bardzo się katowałem, kiedy schodziłem do kategorii 66 kilo i pamiętam, że powiedziałem sobie, że jeżeli zejdę, zdobędę pas, to jest moja ostatnia walka w 66 kilo. Pamiętam, że zrobiłem wtedy w dobę 8 kilo, zrzuciłem 8 kilo w 24 godziny. Zdobyłem pas i kilka miesięcy później dostałem ofertę obrony tego pasa. Ja w głowie sobie powiedziałem, no wiesz co, no mistrzem się jest, kiedy obronisz ten pas. Więc po raz kolejny zrzucałem tą kategorię, obroniłem. Potem się pojawiła kolejna oferta walki. Pamiętam, Marcin Wrzosek ją bardzo mocno wtedy wykrzyczał. I po raz kolejny zrobiłem walkę w 6-6. Niestety tam przegrałem, straciłem ten pas, więc zachciałem go odzyskiwać i za każdym razem
wiesz, mówiłem sobie, że to jest ostatni raz i ten ostatni raz nie nadchodził. Tam chyba 7 walk zrobiłem tak naprawdę, zanim zdecydowałem, że to już nie moja kategoria. I podobnie jest z walką na KSW. Gdybym myślał, jakaś tam myśl w głowie była. Ja pamiętam, że po walce z Szadzińskim, kiedy wygrałem, i to było, kurde, to było no dawno temu. Siadłem z chłopakami w szatni i mówię, panowie, no już pomalutku kończymy, bo już czuję wiek, czuję, że to nie jest to i tak dalej. No, to było po wygranej walce. No, po przegranych nikt nie chce odchodzić, więc automatycznie człowiek chciał dalej, chciał, wiesz, wrócić na... Tylko też trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, wiesz, ja mam 35 lat, mam... Ja jestem bardziej ojcem i mężem niż sportowcem i czasy się zmieniły. Teraz młodzi gniewni przychodzą do gry, którzy są głodni, którzy mają umiejętności, o których ja w ich wieku, kurde, tylko marzyłem, więc no, to boli, ale trzeba wiedzieć też, kiedy ze sceny zejść. Ja uważam, że na tym sporcie już i tak straciłem dużo zdrowia. Free fighty powinny dostarczyć mi łatwiejszych walk, chociaż ta jutrzejsza wcale taką nie będzie, bo uważam, że tutaj no, jest bardzo duże zagrożenie tym, że zostanę znokautowany, ale już potem kolejni przeciwnicy no, powinni być łatwiejsi, tak? Właśnie chciałem do tego nawiązać, bo mówiłeś, że Norman się przestraszył Adama, który zrobił na tobie wrażenie. Dodałeś też, że w sumie bardziej tutaj wchodzisz z plaży niż z reżimu treningowego, a między wami jest potężna różnica, jeżeli chodzi o wagę. To gdzie w takim razie są twoje mocne strony, które możesz wykorzystać, żeby wygrać ewentualnie tę walkę? I w tym, co wymieniłeś, nie byłoby problemu, gdyby jeszcze była potężna różnica, jeżeli chodzi o na przykład umiejętności albo o czas spędzony na macie. A prawda jest taka, że kurde, mamy bardzo podobny staż treningowy. On również ma walki zawodowe i tak dalej, i tak dalej. Ja mam nadzieję po prostu, że jestem mądrzejszym zawodnikiem od niego, jeżeli chodzi o walkę. I będę w stanie to zastosować i pokazać podczas naszego pojedynku. Bo jeżeli nie, jeżeli dam sobie narzucić jego grę, to będę w bardzo dużych karapatach. A czy jesteś w stanie, skoro no, wasz staż jest podobny, w ogóle powstrzymać, obronić się przed jego obaleniem? Wiesz co, jutro spytasz mnie o to, ja po walce ja ci odpowiem, czy jestem w stanie. Jak mi się uda, to ci powiem, że tak. Jak mi się nie uda, to ci odpowiem, że nie byłem. No nie, a ty... Siłowo jest na pewno w każdym aspekcie silniejszy ode mnie. Masa, jeżeli taka we mnie wleci, to mnie obali, tak? Jeżeli jego noga, bo on bardzo dobrze kopie, on nokautował ludzi kopnięciami. To nie jest tylko, że on jest taki typowy karczek z siłowni, tylko to jest naprawdę kawał chłopa, który potrafi i zadać cios i kopnąć. On nokautował ludzi kopnięciami w głowę, więc tak jak mówię, jeżeli ta jego noga trafi w moją głowę, to prawdopodobnie będzie nokaut. Jeżeli ja go kopnę, to on to prawdopodobnie odczuje. Ale nokautu nie będzie. No po prostu jest różnica, między nami będzie różnica z co najmniej 25 kg. Nie brzmi to zbyt optymistycznie, ale rozumiem, że potrafisz sobie zwizualizować to, że twoja ręka będzie podniesiona w górę i że to ty wygrasz. Tak, ja o tym... Gdybym nie wierzył w wygraną, to by mnie tu nie było, tak? No ja to... Ja jestem sportowcem, ja nie lubię przegrywać. Ja wiem, że w fightach nie chodzi... głównej mierze nie chodzi o zwycięstwo, bo bądźmy szczerzy, no tak, gdyby tak było, to Olejnika by tu nie było, tak? Czy Robalini też nie miałby prawa istnienia, a dobrze wiemy, że to są zawodnicy pożądani na tych galach, co nie zmienia faktu, że jestem sportowcem, chcę wygrywać, wierzę w to, tylko jutro muszę się wykazać wyjątkowym intelektem. A skoro już wymieniłeś te postacie, to zadam takie ostatnie pytanie. Czy właśnie wcześniej śledziłeś free fighty, skoro no, znasz poczynania, które były w przeszłości Olejnika czy Robaliniego? Tak, pewnie. No kurczę, wiesz co, ja Robaliniemu nawet walkę komentowałem, jego pierwszą, gdzie kopnął nogą, a wybił sobie bark. Było niesamowite. Tak. Śledzę. Ja lubię free fighty. Ja się dobrze przy tym dobrze odprężam. To jest naprawdę fajny pomysł na wieczór. No i teraz będziesz częścią tego świata, więc pozostaje mi życzyć po prostu dobrej walki i może jednak unikniesz tego nokautu po kopnięciu Adama. No, raczej mam taką głęboką nadzieję.